To może teraz troszeczkę się zapoznajmy, wróćmy do rzeczywistości i zapoznajmy się z tym, co szykujecie w tym najbliższym repertuarze. Przed nami dwie premiery. Karkowski Teatr Tańca przygotowuje teraz dwa spektakle, których premiera będzie właśnie podczas festiwalu Spacer. Pierwszy ze spektakli to spektakl Blondie w choreografii Eryka Makohona. Jest to spektakl solowy w wykonaniu i kreacji Agaty Syrek będzie odnosił się do postaci Ewy Braun, kochanki Hitlera. Może tyle, tyle na razie. Zapraszam bardzo serdecznie. Spektakl będzie można zobaczyć 1 maja w Nowochódzkim Centrum Kultury. Natomiast drugi spektakl to spektakl Kwadryga na trzech, również w choreografii Eryka Makohona. Jest spektakl zinspirowany... Rzeźbą, e, którą przekładamy na, na ciało, na, szukamy jakichś nawiązań, szukamy rzeźbiarskości w ciele, cielesności w rzeźbie. Premiera spektaklu odbędzie się z kolei 2 maja, również podczas festiwalu Spacer. A ja tutaj nie mogę tego pozostawić. Tak po prostu. Muszę wrócić do tego spektaklu Blondie. E, rozumiem, że to jest spektakl, który jest takim tanecznym monodramem. E, tak, możemy to tak nazwać. To jest też e, dla nas zupełnie nowy projekt. E, wykorzystujemy w spektaklu. E, Projekcje multimedialne e, przygotowywane przez e, Agnieszkę Fulder z Akademii Sztuk Pięknych. E, natomiast całą kreacją e, zajmuje się Agata Syrek, oczywiście pod e, wodzą e, choreografa, który w pewien sposób ukierunkowuje i, i, i pewne rzeczy e, no pewnie też narzuca. Ja nie, nie, nie biorę udziału przy pracy, ale myślę, że, że tak to też wygląda, ponieważ to jest oczywiście wizja choreografa, wypełniona e, też pracą, Agaty. A czy mógłbyś powiedzieć y, coś o muzyce, która będzie temu wydarzeniu towarzyszyła? Y, mówimy o spektaklu Blondie, tak? tak? Ja nie znam szczegółów, dlatego, że przyglądam się z, nieco z oddali y, temu projektowi. i Z niecierpliwością również czekam na premierę. Z tego, co słyszałem, y, będzie muzyka nie będzie wykorzystywana w tradycyjny sposób. Na pewno pojawi się dużo... Y, dźwiękowych e, przetworzeń. Mm -hmm. e, także, także zapraszam serdecznie. Zobaczymy, co z tego wszystkiego no, proszę, powstanie. Ja się spodziewałam Wagnera. Ale również były, tak, <laughs> były takie, e, takie dywagacje, czy, czy, czy może właśnie nie pójść w tą stronę. Co z tego wyjdzie, zobaczymy wszyscy pierwszego. A czy maja. wielbiciele w ogóle muzyki też odnajdą coś dla siebie w teatrze tańca? Absolutnie tak. No Muzyka jest, tak jak i ciało, jednym z w jednym z narzędzi, którymi e, tancerze i choreografowie się posługują. E, także absolutnie znajdą coś dla mhm. siebie. Czyli przypominamy jeszcze raz: Krakowski Teatr Tańca mieści się w Nowej Hucie i w najbliższym czasie będą do obejrzenia spektakle Blondi. Tak, blondy, kwadryga na trzech, również spektakl taka razuka Camp, który już w repertuarze teatru znajduje się od dwóch lat, oraz nowy spektakl, który miał premierę przed tygodniem, In Between, w choreografii Aleksandra Kopańskiego. Tak jest. Uh... Wszystkie szczegóły i aktualny repertuar mogą również Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej. Przypomnijmy adres www.krakowski pisany bez polskich znaków. Natomiast cały program festiwalu spacer znajduje się na stronie internetowej www. Tańca Współczesnego spacer.pl, również bez polskich znaków pisany. Na profilu sztuk wyzwolonych na Facebooku. Jeżeli jeszcze nie ma linek, to wkrótce się pojawią. E, jeszcze, jeszcze cię pomęczę. Czy spektakl Kwadryga, tak, to w przeciwieństwie na przykład do spektaklu Blondi e, jest coś, co nie ma właśnie takiej linearnej historii? Tutaj nie Tak, jest. To, są, mhm. to są, inspiracje absolutnie rzeźbiarskie, więc e, e, to jest bardziej e, zabawa właśnie ciałem i, i, i rzeźbiarskością i próbą przełożenia jednego na drugiego, mhm. na drugie i... I szukamy. I to są, to są bardziej rzeczy też, które wynikają z, z improwizowanych poszukiwań, niż z, na pewno przystępując do tej pracy nie, nie było czegoś takiego jak gotowy scenariusz, który teraz realizowaliśmy przygotowując spektakl, tylko cały czas poszukiwaliśmy, badaliśmy i pracowaliśmy bardziej na zasadzie laboratoryjnej. To znaczy wzięliśmy mhm. na tapetę ciało, wzięliśmy na tapetę rzeźba i zaczęliśmy szukać Interesujących rzeczy, i, i, i wspólnie pracować nad tymi zagadnieniami. Drodzy Państwo, Krakowski Teatr Tańca ma naprawdę bardzo wiele ciekawych rzeczy do zaoferowania wymagającym widzom, e, którzy pragną czegoś więcej. of już o tańcu z gwiazdami miałam nie wspomnieć. Którzy pragną naprawdę czegoś więcej niż proste historie. Tutaj mamy do czynienia z ciekawym eksperymentem z ciałem i tą dziedziną sztuki, jaką jest taniec. I bardzo dziękuję panu Pawłowi dziękuję za bardzo. wizytę w studiu. Bardzo miło nam było gościć i w sztukach wyzwolonych również za tydzień będziemy rozmawiać o tańcu. Także będziemy dalej rozwijać ten ciekawy temat. Dziękuję bardzo mojemu rozmówcy, ale Dziękuję. pozostańcie z nami jeszcze, bo po przerwie parę ważnych spraw mam do powiedzenia.